Wodnik biblijny z Biblią na co dzień na 9 października zachęca nas do odczytania następujących wersetów biblijnych. Z księgi Jozłego z 4 rozdziału 8, wersetu, gdzie czytamy: Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i słuszcie mu szczerze i wiernie. Usuńcie Bogów, a słuszcie Panu. Natomiast w Ewangelii według świętego Jana w 12 rozdziale, 26 wersecie czytamy słowa Jezusa. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Drodzy Chrystusie, mamy dzisiaj przepiękny dzień. Może nie wszędzie świeci słońce, może tam, gdzie akurat przebywasz, próbuje się ono przebić przez gęste chmury i nie może. Może z nieba pada deszcz i nie nastraja cię to zbyt pozytywnie. Mimo to uważam, że mamy piękny dzień. Bo jest to kolejny dzień życia, który Bóg nam daje, który daje nam do dyspozycji, który możemy wypełniać tak, jak tego chcemy. On daje nam prawo wyboru, wolność decyzji. Wybory, jakich dokonujemy w życiu, nie zawsze są łatwe. Bardzo często, wręcz przeciwnie, każdy wybór jest obarczony jakimiś konsekwencjami. Tak, na początku, dokonując wyborów, nie wiemy, jakie konsekwencje te wybory przyniosą. Czy w życiu warto jest ryzykować, podejmując trudne decyzje? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ale musimy mieć też świadomość, że Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy także w sferze naszego duchowego życia. Dokonali wyboru. Zaprasza nas do tego, abyśmy nie bali się podejmować decyzji. Mówi kto chce, jeśli ktoś chce. Te słowa to nie jest przymus. To zaproszenie, które Bóg kieruje do każdego i do każdej z nas, jeśli chcesz. Iść za Chrystusem. Wybierz drogę z Chrystusem. Jest to słowo, które połączone jest z obietnicą, że ten, który tego wyboru dokona, będzie miał Chrystusa u swojego boku. Myślę, że dzisiaj jest piękny dzień, także dlatego, że ta oferta jest aktualna niezmiennie. I niezależnie od dnia i od pogody, jaka wokół, nas się, jaka wokół nas jest. Aktualna jest ona dla mnie i dla Ciebie. Nieważne, czy masz dzisiaj 7 lat, czy masz dzisiaj 20, czy może 50 lat, a może więcej, ważne jest to, abyś chciał, byś chciała wyruszyć z Chrystusem. I pozostać Mu wiernym, pozostać Mu wierną, tak jak On pozostaje wiernym Tobie. Życzę Ci, abyś każdego poranka odkrywał piękno każdego kolejnego dnia. Życzę Ci też tego, abyś potrafił w sercu, w szczerości Twojego serca, dziękować Bogu za to, czego Ci pozwala doświadczyć. Ale przede wszystkim za to, że w każdym doświadczeniu On jest przy Tobie. Niech ten dzień będzie dla Ciebie rzeczywiście pięknym dniem, tak jak dla mnie. Zostańcie z Bogiem. Amen.